Los? Ja wtedy zostałem wyrzucony karnie z gimnazjum, tak. I trafiłem do dziennika bałtyckiego. Nie, wtedy to ja już pracowałem w dzienniku bałtyckim i to już no. Ale pojadę. Nie, no, no przecież widać, że ja mam siłę włosy. Mam nadzieję, że. Za pana zabawa! Aferze, które plony zbieramy do dziś. Co to była afera? Kipowska afera. No, że on w stronę pojechałem. Mariana Durowicza, który magnata. To jadę. Króla. Nie, ale na to nie a jak się nazywało ówczesny? Jak lubi być nazywane dziecko? Zahamowałem. Nie źle? Nie źle zahamowałem? Dzięki donatorem czterem włączam ten. Jakiej kwoty? To ja będę. Ale pana. Ale pana kasa babka. No i co się stało? Odstaw wagon pocztowy. Tak. 100 tysięcy egzemplarzy. O jaką słynną książkę. Ja tam nie będzie tego pociąga. No, a widziałem to, ale nie nagrywa. No to od razu możesz czerwony... Jeszcze trochę, może dojechać. Kompletnie pamiętam, ale widziałem tę książkę. Wydaje ci pół. Mogę, już tak. Krzysztof Rutkowski, oskarżałem go o współpracę z gangsterami. Może podpowiedziałem. No i a ty już ostatnie tarcze, a ten tutaj. Krzysztof Rutkowski może dać 5000 złotych za właśnie ten artykuł 40 lat. Który z tych piosenkarek. Chcę zobaczyć, jadę do internetu. Ojciec, napominek. Sprawnie podśpiewywała sobie pod nosem, w tym czasie do publiczności. Idę, byśmy mieli dzielosja. Chodziło o Dodę, Szazę czy mandarynę. Mandarynę. Podjęli mandarynę. Będziesz jak tak biegnę? Telefony komórkowe 10 lat temu. Internet się pojawił w telefonie? No, jeszcze nie. No to chyba za dużo pomogło. Wystarczy, nie? Od 4-2 wagony. Jeden na drugim. Przygotował się do odejścia ze stanowiska. Trzy piny. Załatwiał sobie przyszłą posadę. Poszedł do Gazpromu. Do Przemysłu jeszcze. Cześć, łatewka. Odstawiam na bocznicę. Ostatnie pytanie. Tutaj. I wyłączę bocznicę. I wyłączę. Nastąpił, a w nim powrót do wydarzeń z początku września 2000. Mama, on się cofa. Czy się jeszcze panie cofa, mamo? Nie stanowiły już żadnej sensacji. Zdążyliśmy się tam a wyłączyć co? Ale ich możliwości rozszerzały się w sposób niepojęty.